Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam was w nowym odcinku, a przede wszystkim witam mojego dobrego znajomego, osobę, która zajmuje się historią, osobę, która jest regionalistą, odkrywcą i społecznikiem. Mieszka i żyje i pracuje w Londynie. Powitajcie Tomasza Muskusa. Witaj, Tomaszu. Witam serdecznie wszystkich. Ja bardzo... I ciebie, Marcinie. Dziękuję. Bardzo przepraszam wszystkich widzów. No, jesteśmy na łączu telefonicznym, ale mam nadzieję, że będzie dobry głos. Jeżeli chodzi o barwę i to wszystko, nie będzie wam to przeszkadzało. Tomasz jest w Londynie, ja jestem u siebie w Wadowicach, więc nagrywamy. Słuchajcie, dzisiaj spotykamy się na rozmowę w sumie, bo chcieliśmy wam przedstawić z Tomaszem zapomniany epizod z kampanii wrześniowej, przepraszam, nie kampanii, bo to jest błąd, to nie jest kampania Polski i powiedzmy sobie szczerze i od razu, wojna obronna, wojna polska, a nie kampania. Kampania to była dla Niemców, nie dla nas. No tak, Tomaszu, tutaj wojna zaczęła się na terenach Polski, no Niemcy zaatakowali Polskę. Tak, tylko że dla Niemców to była kampania polska, norweska, francuska, ale nie dla Polaków. To jest bardzo złe nazewnictwo i nie powinniśmy tego używać, takiego określenia. Dokładnie. Dlatego przejdźmy do zapomnianej bitwy, bo w sumie o czym będziemy mówić, to jest w sumie nie jakaś wielka bitwa, ale zapomniany epizod, jeden z wielu podejrzewam epizodów września 1939 roku, wojny obronnej. A dzisiaj właśnie o tym kawałku będziemy mówić dla pamięci tych, którzy tam walczyli, tych, którzy bronili Polski i tych, którzy tą Polskę mieli w sercu. Mogę tak to powiedzieć, Tomaszu? Tak jest. Więc przejdźmy do tego meritum, czyli do tego, o czym będziemy mówić, a będziemy dzisiaj mówić o oddziale wydzielonym Wodzisław. Mało kto wie, że taki oddział wydzielony był, stworzony i Tomasz powie, jaka była jego rola i jaki skład, bo tutaj są różne wersje, przynajmniej dwie wiemy, że dwie wersje są. Jedna mówi o jednym oddziale w tym, powiedzmy, zgrupowaniu, druga wersja mówi o dwóch oddziałach. Tomaszu, oddaję ci głos, mów. Także tak, oddział wydzielony Wodzisław powstał na terenach, ja to nazywam Kresy Zachodnie, bo to wtedy to były nasze Kresy Zachodnie, więc Racibórz, najbliższe miasto niemieckie, bardzo blisko Wodzisławia i Rybnika. Tam właśnie ten kierunek tego natarcia głównego ruszył tutaj w stronę Rybnika i Wodzisławia. Ten oddział został po prostu stworzony wcześniej do celów rozpoznania przeciwnika, utrudnienia mu przemarszu jego wojsk, opóźnienia tych wojsk. To były cele, które po prostu były zadane temu oddziałowi. Ten oddział był tak, że to było kilka grup. Do tego oddziału wydzielonego Wodzisław, może zacznę tak, co wchodziło w skład tego oddziału. Wchodziła kawaleria dywizyjna dowodzona przez rotmistrza Władysława Słuszko-Ciapińskiego i ona została wysłana na głębokie przedpole pozycji pszczyńskiej jako właśnie ten oddział wydzielony Wodzisław. Siły kawalerii podzielono na trzeci szwadron trzeciego pułku Ułanów Śląskich pod komendą rotmistrza Zygmunta Ottona Eismonta, którego ten pułk skierowany w rejon Mszany i tam było takie miejsce, które się nazywa Boża Góra. Bardzo, bardzo, bardzo strategiczne miejsce, bardzo dobrze było się tam bronić. I te cele obronne rotmistrz Eismont przyjął. On wiedział, że po prostu przyjmie tam tych Niemców na tej Bożej Górze. Czyli dostrzegł, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale dostrzegł walory obronne. Tak, obronne, tak. Bo to była pozycji. Pozycja była bardzo dobra do obrony.
Bardzo dobrze było widzieć tego przeciwnika, jak nadchodzi. I te cele już były dużo wcześniej, przed wybuchem wojny, jeszcze były po prostu już rozpoznane przez rotmistrza i on wiedział, że tych Niemców po prostu tam przyjmie. Ale wracając do tego, do pozostałej tej kawalerii dywizyjnej, która była pod 6. Dywizją Piechoty, tak jakby to było... Na tym szerokim przedpole została wysłana. I oni znajdowali się w Wodzisławiu, co było jeszcze dużą zagadką nie tak dawno. Udało mi się to odkryć i przybliżyć trochę, to rok temu. I oni stacjonowali, właśnie pozostała część pod dowództwem porucznika Brunona z Dzitowieckiego, pozostała w Wodzisławiu. Te siły właśnie, które znajdowały się w Wodzisławiu, oni wiedzieli, że w Wodzisławiu ciężko będzie się bronić, że Niemcy tu wjadą z trzech stron, w Wodzisławiu bardzo ciężko, żeby się tam bronić, nie chcieli się tam bronić, więc po rozpoczęciu działań wojennych i zapoznaniu się z sytuacją i zagrożeni byli odcięciem od wojsk głównych, wycofali się przez rejon Wisły Wielkiej zgodnie z rozkazami. Czyli ta kawaleria dywizyjna zgodnie z rozkazami wycofała się z tego Wodzisławia i poszła na pozycje pszczyńskie, tam, gdzie można ich było później. Na główną linię obrony, tak? Bo tak jak jest, wiemy, tak główna jest. Linia obrony pszczyńska to była główna linia obrony, która miała zatrzymać natarcie niemieckie, a dla ułatwienia dla widzów powiemy, że na północy sąsiadem grupy oddziału wydzielonego, przepraszam, Wodzisław był oddział wydzielony Rybnik, a na dole, czyli na południe od oddziału wydzielonego Wodzisław, był oddział Bogumił. I powiedzmy sobie jeszcze dla względów taktycznych, to był pas działania 6. Dywizji Piechoty generała Monda oraz pogranicze 55. Rezerwowej Dywizji Śląskiej oraz 21. Dywizji Górskiej na generała Kustronia na południu, tak? Tak, tak. To teraz może, Tomaszu, skoro już wprowadziliśmy widzów, to powiedzmy, jakie zadania przede wszystkim ciążyły na tym oddziale wydzielonym. Bo ja wspomniałem jeszcze jedną rzecz, że mówimy też, że prawdopodobnie, bo są dwie wersje, że to był właśnie trzeci szwadron trzeciego pułku Łanów jako oddział wydzielony, ale że też niektórzy podają, że trzeci batalion trzeciego pułku Strzelców Podhalańskich też wchodził w skład. Zgadza się, wchodził. I on miał właśnie powrócić na Bożą Górę, ale niestety on już tam nie powrócił. Czekaj, Tomeczku, przejdźmy może do tego, dlaczego nie powrócił, to przejdziemy, ale zacznijmy może od tego wczesnego ranka pierwszego, bo wiemy, jakie już oddziały, wiemy w jakim odcinku, w jakim pasie, to może teraz przejdźmy do tego, jakie zadania miał ten oddział wydzielony, jeszcze raz, może szczegółowo, oraz jak rozpoczął się ten wczesny ranek 1 września na odcinku tego oddziału wydzielonego? Dobrze. To jeżeli mamy zacząć, to zacznijmy od tego, co się rano wydarzyło i co od czego się zaczęło, czyli Rydutowy. Tunel w Rydutowach został, ta placówka była z 3 batalionu 20 pułku porucznika Ignacego Kopfera. I przy tym tunelu o godzinie 5:09 ten tunel miał długość 727 metrów, bardzo długi. I strategiczny, ten tunel... dodajmy, że to był naprawdę strategiczny tunel. Tak, strategiczny, tak, strategiczny, później do tego wrócimy. I ten tunel został wysadzony, został zniszczony. I to była jedna z pierwszych zapór przeciw niemieckiej agresji militarnej. I ta olbrzymia eksplozja spowodowała zniszczenie dwóch budynków na górze, nad tym tunelem i na drodze z Raciborza. Powstała szczelina duża, ogromna i to utrudniło po prostu dalszą drogę wojskom niemieckim. Jeszcze muszę powiedzieć, że te prace później przy tej odbudowie trwały do 1942 roku, do połowy 1942. Czyli ten tunel po prostu został wysadzony. Czyli magistrala sama w sobie została zablokowana prawie na 2,5 roku okresu wojennego.
Tak. I to był kierunek natarcia, przypomnę, że redutowy, to był kierunek natarcia na Rybnik i od razu odbijali od redutów, odbijali od razu na, tu się podzielili, odbijali na Wodzisław. Tak, to jest I pas. tutaj dalej na Ja Pszczynę, tylko tak. wprowadzę widzów, że mówimy tutaj o niemieckiej 5. Dywizji Pancernej, a dokładnie o 8. Batalionie Rozpoznawczym, wzmocnionym elementem pułku pancernego tej dywizji, który nacierał w sumie w dwóch głównych kolumnach, plus kolumna południowa, i ta właśnie południowa kolumna będzie naszym przeciwnikiem, czyli przeciwnikiem żołnierzy oddziału wydzielonego Wodzisław. Dobrze. Następne tutaj, jeżeli przejdziemy dalej, przy samej granicy. Bardzo, bardzo strategiczne mosty. Mosty na Odrze. W miejscowość Buków Krzyżanowice, przejście graniczne. Ten most został wysadzony. Następny most, Olza Zabełków, też został wysadzony. Czyli te mosty po prostu zostały wysadzone, Niemcy tam nie mogli przejść tamtędy. Następny bardzo ważny punkt to był Bogumin. Przypomnijmy, że Bogumin znalazł się po zajęciu Zaolzia, znalazł się na terenach polskich i to był najbardziej wysunięty punkt Polski na zachód. I tam był bardzo ważny węzeł komunikacyjny. Więc tam właśnie te cele, te mosty też zostały po prostu zlikwidowane. Tam po prostu udało się to wszystko zlikwidować. Tam, jeżeli chodzi o Bogumin, stacjonował tam trzeci pułk strzelców podhalańskich podpułkownika Wacława Iwaszkiewicza. I ten pułk, on po prostu się wycofywał w stronę Bożej Góry. Ale on po drodze napotkał Niemców i zszedł z tego pasma. Czyli po prostu oni nie wrócili do tej Bożej Góry. Nie wrócili. Co później opowiem, tam spóźnili się saperzy, ogólnie wszyscy, którzy mieli pod Bożą Górą wysadzić most na rzece Szotkówce. To się nie udało. Wracając Powiem tylko do... dlatego, że się nie udało, bo postępy niemieckie były jednak bardzo szybkie, jeżeli chodzi o Bardzo ten szybko, tak. poranek 1 września na tym odcinku. W sumie nie tylko tym odcinku, bo bardzo szybko czyż Rybnik przecież padł, przepraszam, nie Racibórz, tylko Rybnik. Bardzo szybko, mimo że stacjonowało tam dość duże siły polskie, tak? Tak. Proszę cię bardzo, kontynuuj. No i tutaj pod Bożą Górą tylko był pluton piechoty i to była 7. Kompania Strzelecka podporucznika Karola Zawistowskiego, 3. PSP. Więc ta grupa po prostu zebrała się tam na miejscu. I tak, jak Niemcy podeszli pod te redutowy, tam była właśnie grupa Wojska Polskiego i oni po prostu mieli się wycofać podstawionym na stacji w redutowach pociągiem pancernym. Ale ten pociąg już po prostu nie przyjechał po nich. I oni musieli się ewakuować na piechotę w stronę Włodzisławia i Pszczyny. Ewakuowali się, ale tu już za nimi ruszył pościg niemiecki i doszło do pierwszego starcia takiego mało znanego w miejscowości Głożyny, to jest pomiędzy Redutowem a Wodzisławiem. Tam doszło do pierwszej takiej pierwszej strzelaniny, Tam gdzie Niemcy po... zostały zatrzymani motocykliści z batalionu rozpoznawczego, którzy nie spodziewali się polskiego oddziału w tej Dokładnie, nie miejscowości. spodziewali się w ogóle obrońców tam i nie wiedzieli, co jest grane. I tam użyto czołgów, właśnie kilka czołgów zaczęło strzelać w domy. Na całe szczęście no kilka żołnierzy straciło życie, ale reszcie udało się później dostać w okolice właśnie Bożej Góry i na tereny Pszczyny, gdzie później brali dalej udział w walkach. Cały Wodzisław ewakuował się. Była tam w Wodzisławiu, byli harcerze, byli powstańcy śląscy. W Wodzisławiu zaczęli wszyscy się ewakuować stamtąd. Rotmistrz Eysymont wysłał 1 września o poranku wysłał patrolę, żeby rozpoznać wroga. Wysłał w kilku kierunkach. Jeden patrol wysłał do Bogumina, w kierunku Bogumina, celem nawiązania łączności z 3. Batalionem 3. Pułku Strzelców Podhalańskich. Czyli martwiło go to, że jednak nie ma łączności, tak? Z jednostką, która teoretycznie powinna z nim współpracować. Która powinna wrócić.
która powinna wrócić do niego po wykonaniu zadania, a oni po prostu napotkali Niemców i oni już nie wrócili. To jest tak. I właśnie tam na wysokości mostu w Wierzchniowicach został jeden z ułanów właśnie w tym patrolu, został zastrzelony. To był ułan Mojzelowicz. Nic więcej o nim nie wiemy, znamy tylko jego nazwisko. Najprawdopodobniej został po wojnie i gdzieś został pochowany na terenach Wierzchniowic. Znajduje się w dzisiejszych na terenach Czech. Tak, więc nic nie wiemy, kto go pochował, gdzie, co się z nim stało. Drugi patrol podporucznika Prołazińskiego, udający się w kierunku Wodzisławia, został zaatakowany przez czołgi w kolonii Pustki. To jest przed Wodzisławiem. Pice 8 Dywizjonu Rozpoznawczego, w wyniku czego poległ właśnie tam ułan Stanisław Gładki, a dwóch ułanów dostało się do niewoli. Następny patrol wachmistrza Ignacego Milewskiego, ten powrócił, zrobił rozpoznanie i wrócił też ten patrol i rozpoznali tego wroga. Także tak to wyglądało. I Eismont już widział, że Niemcy idą i czekał tylko na ten umówiony znak. Niemcy zbliżyli się już do tych polskich pozycji, aż do tego mostu na tej rzece Szotkówka, bo to był mostek taki. Tak, nie zdążyli go wysadzić Polacy. Nie zdążyli go wysadzić, ponieważ część właśnie z redutów tych saperów. Mhm. Tak, saperów i oni dopiero dotarli, czyli dotarli na sam styk, więc nie mogli już tego mostu wysadzić, ale został inny plan, który Eismont, było działko Boforsa, najprawdopodobniej były to dwa działa Boforsa, które były ustawione na ten mostek. I w momencie, kiedy pierwsze niemieckie pojazdy i czołgi wjechały na ten mostek, odezwało się właśnie działo i tak precyzyjnie, że uderzyło, że unieszkodliwiło te pojazdy na tym mostku. I Niemcy nie mogli już ani zepnąć, ani nic zrobić, więc wysłali do ataku piechotę. I ta piechota podeszła, ale po prostu została rażona, odezwały się polskie karabiny maszynowe obrońców Bożej Góry, no i Niemcy sobie po prostu odpuścili na jakiś czas. No, obrońcy bronili się tam w około trzech... No, Niemcy byli zaskoczeni oporem na Bożej Górze, nie spodziewali się, chociaż są informacje, że liczyli się z polskim oporem, jednak nie była to rozpoznana pozycja obronna polska, pozycja obronna nie została rozpoznana ani przez piątą kolumnę, ani przez osoby, które mieszkały, bo jak wiemy w tym rejonie... Bardzo dobrze, tak. muszę powiedzieć tutaj, że bardzo dobrze była zakamuflowana. Wszystkie te konie, ułani było w różnych miejscowościach, byli pochowani. Przypomnę, że latały samoloty rozpoznawcze kilka dni przed wybuchem wojny, szczególnie nad Wodzisławiem, w okolicach Wodzisławia latał taki samolot i nad Boguminem też, w celu rozpoznania polskich oddziałów. Bo wiedzieli, że tą drogą ruszą, gdzie ruszą, więc robili to rozpoznanie. I tutaj im się nie udało. Tu wiedzieli, że być może, że pod Pszczyną będzie gdzieś jakieś koncentracja tych polskich wojsk, oddziałów, ale tutaj byli, no trochę myśleli, że będą, że to po prostu zdobędą, wjadą na spokojnie, a tutaj spotkało ich, no bardzo, bardzo zaskoczeni byli tym. Bardzo zaskoczeni, tym bardziej, że Boża Góra jest oddalona od ówczesnej granicy o około 25 km i pod przejechaniu tych 25 km, mówimy około godziny 8, tak podają źródła, że około godziny 8 rozpoczęła się bitwa o Bożą Górę i ten pierwszy atak, o którym mówiłeś, zniszczony lub uszkodzony pojazd na moście, generalnie użycie armaty przeciwpancernej, armat, nie wiemy, czy to była jedna, czy dwie, źródła podają o dwóch, więc tutaj mamy zaskoczenie pełne, bo jak wiemy, i piechota nie dała rady przełamać polskich pozycji, ani jednostki pancerne nie były w stanie kontynuować natarcia. Po pierwsze, zablokowany most, po drugie, brak obejścia, bo no, tutaj strona niemiecka
no miała dylemat, co dalej zrobić. I zaczęła coś robić, zgadza się? Tak jest, tak jest, tak jest. Przypomnę, że jeszcze właśnie obrońcami Bożej Góry była też Włodzisławska Kompania Obrony Narodowej. I to było kilka właśnie takich nazwisk ciekawych. To był dowódcą pierwszej kompanii był Józef Michalski, drugiej kompanii był Augustyn Fulek, trzeciej był Wiktor Brachmański, czwartej Jan Czech i Wojciech Prokop. Także ci harcerze, ci obrońcy, wszyscy, którzy się ewakuowali z tego Włodzisławia, podążyli na tą Bożą Górę i tam po prostu wsparli wojska rotmistrza Eismonta. Tak, tak. No i w dużej mierze dzięki też tym żołnierzom, którzy przybyli, udało też się skutecznie odeprzeć ten atak. Wzmocnione siły dały radę w pierwszym atakowi, ale nie trwało to zbyt długo, bo po 2-3 godzinach, około godziny 12-13, wiemy, że Niemcy zaczęli obchodzić pozycję Bożej Góry od południa i od północy. I tak, 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 tak. Tutaj zrozumiał to Eismont, który no, podjął decyzję o dalszym odwrocie. Uważał, że spełnił rolę, dał czas, bo o tym też będziemy mówić, dlaczego tak o tym mówimy, o tym zapomnianym epizodzie, że to były, o ile oddział wydzielony Rybnik nie podołał, nie zatrzymał tego natarcia, spowolnił aż na tyle, jakie miał zadanie, rolę tą spełnił oddział wydzielony Włodzisław. Proszę, kontynuuj, Tomaszu. Tak, tak, właśnie mówiłeś o tym przegrupowaniu też właśnie. Później oni się przegrupowali na drugą linię obrony. To było wzgórze 282 w Jastrzębiu Górnym. No i tam też bronili się jeszcze jakieś tam 2 godziny, ale tam już były straty. 3 żołnierzy zostało zabitych, polskich obrońców. Poległo. Obronie polskie. Tak, 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 tak. Był to Antoni Kumor, Paweł Sterniczuk i Karol Burczak. To było trzech żołnierzy, którzy stracili tam życie, plus tych dwóch ułanów, z tych patrolów, którzy też stracili życie po poranku. No to razem daje 5. Do końca tak nie wiemy, jaka była łączne straty tego całego oddziału Włodzisław, bo też nie wiem, właśnie w tych redutowach tam szacuje się, że zginęło około 5 tych obrońców, na Głożynach też 2 czy 3, więc tych strat było więcej. Jeżeli chodzi o tych samych obrońców Bożej Góry, no to właśnie mówię, że tu było 3 plus tych 2 z tych patroli, to daje łączną ilość 5. Jakie straty niemieckie? Niemieckie nie do końca wiadomo. Wiadomo, że Niemcy no też do końca nie chcieli się przyznać o tych stratach. Świadkowie mówią, że w samych Głożynach straty były około 10 zabitych niemieckich żołnierzy. Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Dlatego nawiązuję do tego o tych stratach, gdyż prasa niemiecka po kampanii, zakończonej kampanii w Polsce, mówiła o zdobyciu twierdzy w Górzynach. Tak. Czyli, że traktowała ten bój jako no, coś ważnego. W sumie to nie były jakieś tam czasopisma niemieckie, które no, regionalne, to były bardziej większe czasopisma, czy tam gazety, które się o tym rozpisywały, o zaciętych walkach. Tak, oni nawet po prostu nie wiedzieli, co to były za oddziały, skąd oni nawet nie mieli pojęcia, że to właśnie były te oddziały, które były w redutowach, które się po prostu ewakuowały. No ale jak widać, że wzięli sobie to do serca, te Głożyny i tą Bożą Górę, najprawdopodobniej też. No, no tam było dużo strat niemieckich i no pod Bożą Górą przyjmuje się przynajmniej kilka uszkodzonych lub zniszczonych pojazdów, około 7-8 pojazdów, tak? Około 7-8 w tej pierwszej, tak mówię, że 7-8. To było max pojazdów, ale później jeszcze przy tym drugim, przy drugiej linii obrony, tak, wzgórzu 282, unieszkodliwiono 2 czołgi jeszcze.
Więc to około tak 10 niemieckich pojazdów. To jest bardzo dużo. No jeszcze przypominam, że ten oddział motocyklistów z 8 niemieckiej 5 dywizji pancernej z 8 batalionu rozpoznawczego. Mówią dywizjon, batalion, ja spotkałem się z jako batalionem rozpoznawczym. No, dywizjon raczej by to nakreślał jako jednostka była kawaleryjska, bo to takim można byłoby to przyjmować, ale nie będziemy tutaj mówić, czy to jest 8 batalion, czy 8 dywizjon rozpoznawczy. W każdym bądź razie wiemy, że tych motocyklistów zginęło około 10 lub zostało rannych podczas tego starcia w Górzynach. Tak, tak. Powiedz mi, co się stało z oddziałem dalej, po wycofaniu się ze wzgórza 282. Oni rozpoczęli odwrót na główną pozycję. Zgadza się? Tak, tak. No i brali tam udział w dalszych walkach i no niektórzy aż do samego końca bili się z Niemcami. Niektórym udało się przebić pod Tomaszowem Lubelskim. Dla niektórych niestety los był bardzo, bardzo, bardzo smutny, bo dostali się do sowieckiej niewoli, w łapy Sowietów. Także część z nich zginęła, część z nich udało się później uciec z jakichś obozów. Także powiedz mi i widzom, bo bardzo ciekawą postacią jest sam Eismond, który udało się mu przeżyć kampanię, znaczy wojnę obronną 1939 roku. Przedostał się, ale to może to ty powiedz dalej, bo jednak siedzisz w tym głębiej. No tak, no właśnie, ten to jest bardzo, bardzo ciekawa postać, zapomniana. On później walczył pod Tomaszowem Lubelskim i tam przebijał się z meldunkami dla dowódcy frontu południowego, generała Kazimierza Sostkowskiego. I on został pokazany w bardzo złym świetle w słynnym filmie Andrzeja Wajdy, Lotna, gdzie jest właśnie fragment tego filmu, pokazuje właśnie rotmistrza Eismonta, który robi szarże na niemieckie czołgi. I właśnie to był początek tego wyśmiewania tego Eismonta, szkalowania go wręcz. Bo później Kuropieska też pisał na niego jakieś głupoty. Ogólnie pisał takie złe rzeczy o nim, że w ogóle o tej bitwie pod Bożą Górą, o tym boju pod Bożą Górą, że tam zginęło 120 ułanów, no i takie rzeczy trochę bardzo złe. I ten człowiek, który później przedostał się do Francji, walczył we Francji w 10. Pułku Strzelców Konnych. Jak było lądowanie w Normandii, to razem z pułkiem przedostał się tam i walczył. Nawet 22 sierpnia 1944 roku po śmierci jednego z dowódców został przez 2 dni dowódcą tego pułku, 10. Pułku Strzelców Konnych. Został oznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i, co ciekawe, został odznaczony odznaczeniem holenderskim, bardzo, bardzo, bardzo takim prestiżowym, bardzo, bardzo pięknym orderem brązowego lwa. Bardzo mało osób, bardzo, bardzo mało Polaków zostało w ogóle tym odznaczeniem, tym orderem odznaczonym. Przypomnę tylko, że orderem został odznaczony generał Sosabowski. No to faktycznie niewielu. Tak, i Klemens Rudnicki chyba, to było dwóch Polaków, tak. Także tak, człowiek został później, został komendantem po wojnie do 1947 w jednym z miasteczek niemieckich, gdzie Polacy przejęli tam kontrolę. To było gdzieś nad morzem. Później wrócił do Anglii. Zamieszkał w Londynie, prowadził taki coffee shop przez długie lata. Później przeniósł się do miejscowości Petworth i tam zamieszkał, tam zmarł. Chciałem odnaleźć jego grób, chciałem się dowiedzieć, gdzie jest pochowany. Byłem w tej miejscowości rok temu. Jestem teraz po prostu w kontakcie. Dowiedziałem się, że został skremowany.
i czekam na informacje, gdzie jego prochy zostały pochowane, czy kto po prostu, czy jakaś rodzina te prochy odebrała. Także jestem właśnie w kontakcie z tym domem pogrzebowym, który to organizował, i krematorium właśnie w Petworth, Chichester, dokładnie. Także być może uda mi się dowiedzieć, gdzie jego prochy spoczęły. Tomaszu, że tak powiem, ta osoba kiedykolwiek została doceniona przez Polskę? Znaczy, nie mówię w sensie takim, żeby go wyróżniać, bo takich żołnierzy podobnych do niego było wielu. Wielu zostało zapomnianych, wielu oddało swoje życie, ale przede wszystkim po to robimy ten program, żeby przypomnieć, że takich żołnierzy jak Acemont było wielu, i zwykłych szeregowych, czy tam starszych szeregowych, plutonowych, nie ma znaczenia. Ludzi, którzy wierzyli w ojczyznę, wierzyli w to, co robią i że oddają życie za Polskę. Tak, zgadza się. Trzeba o takich ludziach przypominać, o takich postaciach zapomnianych. I tak jak właśnie ten bój, ta bitwa pod Bożą Górą pokazuje, jacy to byli ludzie i oni zostali zapomnieni. Ci wszyscy, którzy tam walczyli, jest bardzo małe zmianki są w ogóle. Ja nie wiem, czemu tak się robi, że w ogóle ten oddział wydzielony Wodzisław, nie ma go na mapie. Proszę sobie to jakoś uzmysłowić. Jak może być tak, że po prostu oddział wydzielony, który spełnił wszystkie swoje zadania, został po prostu pominięty. Jakaś była tego przyczyna. Ktoś po prostu to robił specjalnie, żeby o tych ludziach, o tych dzielnych żołnierzach zapomnieć. A my jesteśmy po to, żeby to odkrywać i żeby... Przede wszystkim pokazać, może powiem tak, pokazać, że oddział wydzielony Wodzisław był, składał się z ludzi, konkretnych jednostek, które miały konkretne zadania, i na koniec powiem tak, wszystkie cele, jakie były wyznaczone temu oddziałowi, zostały zrealizowane. Oddział w całości, nierozbity, nierozproszony, zachowując pełną gotowość, znalazł się na linii głównej pod Pszczyną do dalszych działań. Ale dzisiaj takich podobnych epizodów dotyczących się wojny obronnej 1939 na terenie Polski jest szereg. Dziur, luk, białych plam, o tych żołnierzach, podobnych żołnierzach jak oni. I o tym chcieliśmy mówić w sumie, Tomaszu, o tym. Właśnie o takich białych plamach na mapie wojny 1939, wojny obronnej, gdzie walczyli i oddawali swoje życie, aby ojczyzna mogła spać, być dalej. Czy jeszcze tak, coś jeszcze na koniec chciałbyś powiedzieć? Nie, no tylko chciałem tylko jeszcze też to docenić, właśnie ten oddział wydzielony, że on spełnił swoje zadania, opóźnił ten marsz niemiecki na kilka godzin, pozwolił naszemu wojsku się przegrupować, przygotować do lepszej obrony. I właśnie to jest całe piękno tego. Powinniśmy właśnie pokazywać to, że mimo tego zaskoczenia niemieckiego, udawało się też skutecznie odpierać i po prostu tego wroga opóźniać z jego natarciem. Ja tylko powiem na koniec, bo że w celach wyjaśnienia, że oddział wydzielony opóźniał postęp niemiecki po to, aby 6. Dywizja Piechoty generała Monda mogła obsadzić linię główną w okolicy Pszczyny, bo ta dywizja nie była na tej pozycji 1. września rano, tylko ona musiała się przemieścić na tą pozycję. Na tej pozycji pszczyńskiej był tylko oddział wydzielony Ignacy, który miał za zadanie po pierwsze budowę fortyfikacji jeszcze przed wybuchem wojny i osłonę tej pozycji, ale przede wszystkim osłonę tej pozycji zapewniał oddział wydzielony Wodzisław i oddział wydzielony Rybnik. Te dwa oddziały, na barkach tych dwóch oddziałów wydzielonych było to, żeby te oddziały niemieckie opóźnić maksymalnie, rozpoznać kierunki, zadać im ewentualne straty i wycofać się na linię główną. Tak jest. Słuchajcie, drodzy widzowie, bardzo wam dziękujemy
Tomaszu, ja Tobie bardzo dziękuję za to, że dałeś mi impuls rok temu, że mogliśmy zrealizować to wspólnie. Szczególnie Tobie dziękuję za Twoje informacje, za to, co podesłałeś. Mam nadzieję, że widzom też się spodoba. Także Tomaszu, bardzo Ci dziękuję. Wzajemnie, Marcinie. I dziękuję wszystkim widzom. Pozdrawiam. Ja też bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich widzów. Dziękuję. Na razie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, Tomaszu. Cześć, Marcinie. Hej.